Chodzi o to, by pamiętać. Tak w krótkich słowach można uzasadnić zainteresowanie tak małym wycinkiem świata Auschwitz, jaki zaprezentowano w poniedziałek w Miejskiej Bibliotece Publicznej. Miłość to może tylko niewielki odprysk codzienności w obozie koncentracyjnym, ale była i są na to dowody. Mala Zimetbaum, Jedek Galiński, Jurek Bielecki i Cyla Cybulska. To oni są świadectwem tego, że możliwe jest praktycznie niemożliwe, czyli miłość w piekle. Oto byli więzieni ludzie, często bardzo młodzi ludzie, którzy normalnie chcieli kochać, chcieli być kochani i pomimo tego, że żyli w takich, a nie innych warunkach obozowych, to ta biologia, ta była silniejsza i jednak te emocje wyzwalane w ludzi, nawet w takich warunkach, były silniejsze i to jest też piękne, że dzięki temu też nie gubili człowieczeństwa. Miłość i obóz koncentracyjny to słowa wzajemnie się wykluczające. Przynajmniej tak by się wydawało. Trudno usłyszeć o tym na lekcjach historii czy języka polskiego. Są przecież ważniejsze rzeczy, jak nazistowska polityka eksterminacyjna, masowo zadawane cierpienia, tortury i egzekucje. Fakty, które świetnie zaprezentowane są na wystawie wypożyczonej z Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu. Miłość to są raczej kulisy. Kombinowali. Kombinowali, oszukiwali, kłamali Niemców. Tylko po to, żeby im się te spotkania ukradkowe gdzieś w przelocie, gdzieś przy śmietniku, żeby im się to udawało. Szukali każdej okazji, a wiadomo, że jeżeli by zostali odkryci, albo groziła im kara śmierci, albo przynajmniej jakieś solidne, ciężkie pobicie, a mimo to ryzykowali, to też jest piękne. My dzisiaj mamy dużo łatwiej, bo możemy zdecydować, czy chcemy iść do kina, czy chcemy iść do teatru. Oni takimi decyzjami codziennymi ważyli los swojego życia. To była miłość fizyczna, ale i romantyczna, taka, która potrzeby drugiej osoby przedkłada nad własne. Miłość, dla której poświęcało się własne życie. Związek Polaka z Żydówką nie mógł zakończyć się happy endem, a jednak na przekór bezlitosnej teorii zdarzały się szczęśliwe zakończenia. Tak było z Jurkiem i Cylą. To taki happy end po 39 latach. Dlatego, że kiedy udało im się uciec, kiedy znaleźli schronienie, ona się ukrywała dalej, on poszedł walczyć do partyzantki, po zakończonej wojnie on do niej szedł, po czym okazało się, że w międzyczasie ona wyjechała, bo ktoś jej powiedział, że on zginął, a jej też powiedzieli, że ona umarła. No i tak niby się szukali przez Czerwony Krzyż, a w efekcie 39 lat trzeba było czekać, żeby przypadek sprawił, żeby mogli znowu się skontaktować. Historia stała się inspiracją dla filmu. Film stał się inspiracją do poszukiwania w obozach śmierci czegoś więcej niż tylko suchych faktów. Planuję cykly takich spotkań. 2 lata temu opowiadałem o bajkach stworzonych w Auschwitz, dzisiaj miłość. A są jeszcze kolejne historie, kolejne epizody z życia więziennego, które może jeszcze nie do końca są znane, a warto o nich mówić. A przede wszystkim chodzi o to, żeby pamiętać, żeby utrwalać pamięć o tym miejscu, o ludziach, którzy tam byli więzieni, ginęli, ale też i o tych, którzy przetrwali, są sami w sobie świadectwem tamtego czasu. Miliony bestialsko pomordowanych w obozach zagłady to tylko liczby. Obok arytmetyki łatwiej przejść obojętnie. Obok historii, które mają imię, ładną młodą twarz i uczucia, już dużo trudniej.